60 tysięcy złotych kosztować będzie przełożenie dachu na kościele świętego Stanisława Kostki w Złotowie. Inwestycję polegającą na wymianie 350 m2 dachówki wykonuje firma Dachman z Czernic. Była to już konieczność naprawy dachu, ponieważ w tamtym roku i wcześniej w kilku miejscach ten dach przeciekał, a wiadomo, że w zeszłym roku dokonaliśmy remontu wewnątrz kościoła, odmalowania restauracji, więc trzeba było w tym roku dokonać remontu tego dachu, co jest w obecnej chwili czynione. Remont dachu jest drugą inwestycją realizowaną w zbudowanym w latach 1829-1830 kościele po jego ubiegłorocznym powrocie pod zarząd parafii Najświętszej Marii Panny w Złotowie. W sierpniu wnętrze świątyni zostało pomalowane, wymieniona została część instalacji elektrycznej, co kosztowało około 40 tysięcy złotych. Na tym jednak prac remontowych nie koniec. Rok po roku, kiedy dokonuje się stopniowych remontów, widać, że nie jest tak źle. Nie jest tak źle i co jeszcze? No, myślę, że najważniejszy był dach i wnętrze kościoła. W przyszłym roku może elewacja, może uszczelnienie okien. No zobaczymy. Na razie trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, ponieważ w przyszłości czeka nas remont kościoła parafialnego, który rozpocznie się końcem kwietnia. Prace remontowe potrwać mają do końca marca, tak by bez przeszkód w kościele mogła zostać odprawiona msza święta rezurekcyjna. Pieniądze na remont dachu w dużej mierze pochodzą od sponsorów. Ośrodki staramy się je pozyskać. Duża przychylność Urzędu Miasta z panem burmistrzem Stanisławem Wełniakiem, z jego radą, ale również i Nadleśnictwo Złotów nas wspomaga, Bank Ludowy w Złotowie czy firma TERK, ale przede wszystkim jest wielka pomoc parafian, życzliwość, która wypływa z wiary i za to chciałbym serdecznie podziękować za ten trud, ale przede wszystkim za troskę o ten nasz kościół szkolny świętego Stanisława Kostki.